Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, że ciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, sorry, że ostatnio nie było odcinków, ale dopadło mnie przeziębienie. Na parę dni prawie kompletnie straciłem głos, ale dobra, już jest póki co lepiej, więc wracamy do roboty. Dobra, dzisiaj zajmiemy się tymi panami. Tak jak ryba kawalarz również wspomniał w komentarzach parę odcinków temu, to sam też powiedziałem. Nie będziemy czyścić ich tutaj wszystkich, tylko po prostu wyczyścimy tyle, ile będziemy potrzebować, żeby dostać się do zasobów. A resztę po prostu ogrodzimy murem. Postawimy wieżyczki. I to tyle. Będą się obijać o nasze wieżyczki. Dobra, mam trochę materiału niwelacyjnego. Dobra. Musimy doprowadzić tam prąd. Pewnie teraz już zagruję parę z nich. Tak. Dobra, chodź tutaj, robociku. Pora wziąć się do roboty. Jak dużo mam amunicji? Trochę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, źle go zaparkowałem w tym kierunku jazdy. Dobra, jedziemy. Myślę, że tutaj przydadzą nam się wieżyczki. My się zajmiemy kasowaniem. A, dobra. Zła broń, okej. Okay. Kasowaniem siedlisk. W międzyczasie zwiększyłem też troszkę obrażenia broni i trochę pracowałem nad siłą działek laserowych, więc chyba to widać. Dobra, co jeszcze chcemy? Wspomaganie zdalne, to nam się przyda, to nam blokuje radionadajnik. Radionadajnik to bardzo fajna rzecz. Pozwala nam umieszczać, w radionadajniku umieszczamy moduły i radionadajnik powoduje to, że efekty tych modułów są nadawane do wszystkich okolicznych rzeczy. Okej, dobra, tam mi chyba parę robotów padnie. Wpadły na kiepski pomysł, żeby się zatrzymać. Dobra. Przedłużmy sobie linie obronne. Chcemy tutaj jeszcze. Dobra, to było bardzo szybkie badanie. Co jeszcze chcemy? Zwiększona ładowność podajników, to też może nam się przydać. Dobra. Kasujmy to jeszcze wszystko. Dobra, stawcie tutaj. Tak. No, w naszym poziomie rozwoju już całkiem sprawnie możemy nad całkiem duże zgrupowiska ich kasować. Dobra, tutaj jeszcze jest ich zgrupowanie. Zajmijmy się tym. I dobra. Co jeszcze chcemy skasować? Myślę, że tych państw skasujemy, ich skasujemy, ich skasujemy. Na razie może tyle. Później będziemy chcieli się dostać również do tego złoża, więc tam też będziemy musieli trochę pokasować, ale dobra. Po kolei. Dobra. Się zajmę powiskamy ich. Moje działka automatyczne będą się zajmować małymi. Ok. Dobra, tutaj też by nam się przydały działka. W sumie tutaj też najpierw sobie przeprowadźmy, żeby już mieć jakąś podstawową obronę przynajmniej.
I jak jeszcze ogarniemy to na dole, to powoli zaczniemy sprowadzać tutaj tory. Dobra. Co może... Może to skasuję. Prowadzę bardziej w tą stronę. Już zaczniemy rozstawiać tutaj mniej więcej działka. Okej. Okej. Jeszcze prądu tu brakuje. To się tym zajmiemy. No lepiej szybciej niż później. Tak lepiej. Dobra. Jeszcze gdzieś tutaj postawimy. Dobra. Jeszcze teraz gdzieś tutaj. No i dobra. Zabierajmy się również za to duże skupowisko na południu. To moja ilość działek. Okej, mam jeszcze połowę. Dobra. To będziemy powoli się zbliżać. Chodźcie, robociki. Okej. Przydałaby się dodatkowa pomoc. Ładnie. Jak już ustawimy gdzieś działka, to one bardzo sprawnie się zajmują nimi. Też możemy im trochę pomóc. Dobra. A propos działek, w takim razie, czy chcemy jeszcze je dalej level upować? Szybkostrzelność na pewno się przyda jeszcze. Dobra. W sumie obrażenia już całkiem niezłe zadają, ale chyba z ilością tego wszystkiego, co na nas idzie, to mają problem. Okej. Musimy teraz sporo energii zużywać, ale... Myślę, że z naszą elektrownią atomową nie będzie już teraz, nie powinniśmy mieć z tym żadnych problemów. No i ładnie. Z grubsza już pozamiatane. Dobra, jeszcze tutaj musimy tych państwa zgarnąć. Jeszcze zostało amunicji. Skończyła mi się prawie. Dobra, to wrócę się szybko do bazy. Po zasoby i... Zaraz dokończymy tutaj sprzątanie. Dobra, to sobie zostawimy, żeby tam nam tutaj broniło wjazdu. Chociaż wiecie co? Tutaj mogę zgarnąć. Dobra. Ile tu miałem amunicji? 65. Nie, dobra, wiecie co? I tak wrócę się do bazy, żeby zgarnąć jeszcze parę innych rzeczy. Okej. Dobra, już lecą do mnie roboty, fajnie.
Przejdę tak, żeby nie wychodzić z pola zasięgu sieci. Dobra, zgarnię. Trudno sobie trochę więcej materiału niwelacyjnego, ponieważ będziemy potrzebowali go sporo na przeciągnięcie kolei. Właśnie, ile mam? Mam stówę. Przydałoby mi się więcej. Zdziapnę sobie parę set. Okej, dobra. I tak. Amunicja idzie tutaj. I wracamy. I czy mam tutaj... Tak, mam już paliwo stałe, to dobrze. Przy okazji troszkę nam może zająć problem... Tak, problemów dostarczenie tutaj, znaczy dojechanie tutaj siecią kolejową. Znaczy problemów troszkę myślę, że zajmie. Ale nie będzie zbyt dużych z tym problemów. Okej, czy tutaj się przedarli jakoś? A nie, a dobra, tutaj był nasz pierwszy atak, dlatego tam są trupy. Zastanawiało mnie, czy już zaczęli tutaj atakować obcy. I dlatego były trupy, ale nie. Dobra. Na Państwa już czas. Dziękujemy za gościnę. No chodźcie tutaj jeszcze. No i dobra, zacznijmy się odgradzać od nich. Okej, dobra, stamtąd jeszcze przyszli. Dobra, to załatwimy to, jak się zaczniemy odgradzać. W sumie nie wiem, czy się chce całkowicie odgradzać, czy po prostu pobuduję wszędzie mury, to czy wieżyczki i uznam, że to mi wystarczy. Myślę, że na razie tak zrobię, że po prostu zrobię wieżyczki blisko siebie i uznam, że to będzie moje odgrodzenie od nich. Jeżeli to nie będzie wystarczać, to po prostu wtedy zacznę budować mur na całej długości naszej granicy z nimi. Dobra. Myślę, że w sumie tutaj możemy zacząć budować. Coś takiego. Okej. To teraz może tutaj gdzieś. A teraz gdzieś tutaj. A wy tutaj macie blisko ten. Dobra, tym też się zajmiemy. No i jeszcze gdzieś tutaj musimy pobudować. Dobra. No i dobra, jeszcze ogarnijmy tutaj. Jest trochę nadmiar wieżyczek. Więc może pokasuję to wszystko i zbuduję je na nowo. Dobra, czy chcemy mieć... To w zasięgu kamień. W sumie czemu by nie? Prędzej czy później może się przydać. Dobra. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Jest jeszcze połączenie.
No i dobra. Mogę uznać, że to powinno nam wystarczyć na obronę. Jeżeli nie będzie wystarczać, to po prostu zbuduję mur solidny pomiędzy tymi wieżyczkami. I wtedy już na pewno powinno wystarczyć na obronę tego terytorium. Dobra, to weźmy się za budowę kolei. Pierwsze będziemy potrzebowali tutaj gdzieś stacji. Po drugie będziemy musieli tutaj kawałek tak na ukos przeprowadzić. W sumie tutaj też trzeba będzie... Dobra, czy ty masz jeszcze dużo do wykopania? 57 tysięcy, więc jeszcze będziesz tu jeździć przez jakiś czas. Dobra, tą linię przerobimy na dwustronną. A tak, tutaj trzeba będzie trochę się pobawić z tym. I generalnie doprowadzimy ją tutaj. Dobra. Tak jak wspomniałem, zacznijmy może od stacji. Gdzieś... Tutaj miałem stację? Tak. Tak. W sumie powinno być ok. Zastanawiam się, jak tutaj poprowadzimy pasy. Więc chyba jak tak zrobimy, to powinno być ok. Dobra. Czego nam brakuje? Skrzynek jak zwykle. Dobra. To może zrobię zapas. Skrzynki stalowe. A, stal mi się skończył, ale dobra. Ten roboport nie będzie to potrzebny. Mi na razie nie planuję tutaj mieć roboportu. Dobra. Oczyśćmy tutaj troszkę, żeby było troszkę lepiej widać. Dobra. Chyba będziemy musieli skasować. To również skasuje. Postawię tutaj później też coś obrony na wszelki wypadek, by coś się jednak chciało przycisnąć. Ale to już później, jak już będę miał gotową linię. Dobra. To będziemy jechać z tej strony. Dobra, to w sumie też już nam nie będzie potrzebne. Tutaj trochę sobie wyrównamy. I tak. Tutaj mam mój schemat. Będzie tak jechał. Dobra, tym się już zajmą roboty moje główne z bazy. Ciebie przestawimy trochę kawałek dalej. I tak, tutaj w sumie chcemy, przydałoby się na ukos pojechać. Nie mam już gotowego schematu na budowanie trasy na ukos. Więc będziemy musieli troszkę improwizować. Więc może... Weźmy tak, pojedźmy. Dobra. To przestawimy. Dobra.
A, dobra, to również musimy przestawić. Dobra. I zróbmy tak, żeby tu również się w środku mieścił słup. Dobra. To jest troszkę nad wyraz. I tak, może zróbmy jeszcze tak, żeby również dało się zrobić przejazd z jednego toru na drugi. Więc, taka powinna być odległość. Dobra. Na razie nie będę z tego robił oddzielnego schematu. Aż nie będzie mi potrzebny. Tylko ten tutaj kawałek tak na ukos poprowadzimy. No i w sumie tutaj jeszcze. To dobra, to zaraz zobaczę, co z tym schematem zrobimy. Na razie po prostu przeprowadźmy. Okej. Dobra, może nie wygląda to najlepiej, ale działa. No i dobra. Dobra. No i dobra. Myślę, że poprowadzimy sobie jeszcze w tą stronę trochę linię, żeby ona już gdzieś tutaj jechała i tutaj po prostu poprowadzimy sobie rozgałęzienia do kolejnych stacji. Więc zróbmy jeszcze tutaj coś takiego. I tak. Postawimy sobie coś takiego. I jeszcze tutaj zróbmy od razu wjazd na stację i wyjazd z niej. Dobra, wjazd będzie tędy. A wyjazd będzie jakoś tak. Dobra. Jest nadmiar torów. I teraz jeszcze połączmy wszystko z dalszym torem, tak? I tak. No i dobra, to jeszcze trzeba będzie oczywiście oznakować, znaczy osemaforować. Ale tym się zaraz zajmiemy. I co możemy również zacząć budować kopacze tutaj. Dobra, to jest całkiem duże złoże, ale chyba kopaczy nie będzie dużo więcej niż standardowo, jak mi się zdaje. No, może troszkę więcej. Dobra, nie, tutaj trochę dalej, żeby załapało wszystko. Tak, jak rozpoczniemy z kopaniem, to pewnie będziemy mieli gości, więc będzie to również od razu okazja do przetestowania, czy nasze obrony dobrze działają. Okej. Okay. Jeszcze mi zostało 30. A, spoko. Dobra. Tak, ten taki układ na ukos złoża troszkę średnio nadaje się do kopania, ale dobra, trudno. Dobra, jeszcze tutaj jeden. Dobra, połączmy to wszystko i powoli zacznę się zastanawiać, jak to będziemy z pasami kombinować. Okej. Okay.
to jest za daleko jednak. Ty tak w miarę ustawiał, żeby te słupy były mniej więcej tworzyły prostokąty. Tak przynajmniej w miarę ładnie wyglądają. Okej. Chyba taki zawijalec będziemy musieli tutaj zrobić. Tutaj będzie jeszcze parę innych pasów, więc nie chcę zbyt dużo miejsca zajmować. Dobra. Jest jeden pas. Jest drugi. Będzie trzeci, chociaż musimy jeszcze tego trochę podłączać tutaj. A, tutaj wszystko podłączone. Dobra. Już jest wszystko podłączone. Teraz już jeszcze tylko pasy trzeba puścić. Tutaj czwarty. Ojku, pasy mi się aż skończyły. Aha, dobra. Myślę, że część z tych pasów będzie można połączyć w jeden. Ale nie, jednak całkiem sporo nam tu wyszło. Więc może trzeba będzie to nawet jakiś sprytny rozdzielacz zrobić. No cóż, zobaczymy. Dobra, wiecie co? Na razie to przytnę. Budowanie tej sieci również chyba wytnę, bo to nie będzie aż tak zbyt ciekawego. Po prostu będę musiał tutaj pobudować tory, aż tutaj połączyć. Dobra, gdzie zostawiłem czołg? Tutaj zostawiłem czołg. W sumie niech tam sobie siedzi. No i dobra, w następnym odcinku więc ta kopalnia już powinna działać. O, dobra, radar nam, mi się tu jeszcze przyda. Jeszcze zobaczymy, jak stoi nasza sytuacja z miedzią. W sumie mamy tutaj jeszcze sporo miedzi. Tutaj jeszcze możemy podłączyć kopalnię. Więc chyba jeszcze nie będziemy się bawić w tą kopalnię miedzi. Ale tą trasę chyba możemy sobie jeszcze przedłużyć do tej. Już teraz. Ponieważ tak, żelaza mamy bardzo mało. Więc już od razu będziemy mogli to zrobić, żeby mieć już na przyszłość. Dobra, zastanowię się. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!